Świętanna, proszę Państwa, błyski i blaski. Proszę Państwa, musimy przejść przez starówkę do Małgi, no ale właściwie jesteśmy na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, bo to wszędzie, czy z tej strony krakowskiego przedmieścia, czy tamtej, to jest jak nie biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, to sam Uniwersytet Warszawski. No i teraz tak. Proszę Państwa, ten Andrzej Kołakowski został tam przy tych komputerach. Już mnie te komputery, to się nudzą. Także idziemy do Małgi zobaczyć, co tam ona nakręciła z tego filmu, czy ona już to wykończyła, czy nie, bo festiwal w Kinotece. My jako aktorzy, proszę Państwa, wszyscy, którzy są jako ludzie niedosłowni, nieprzesadni, nie można tak myśleć dosłownie, przesadni. Patrzymy się, co tu się dzieje na ulicy. Bo tak rozkaszlałam się tam jeden taki, taka dziadyga przyszła i zaczęła kaszleć przy stole. Że Państwa, jak mnie to, moje gardło się rozżaliło i ja zaczęłam kaszleć, zaczęłam chrumczeć. Zaczęłam już parodiować to wszystko, co tam miało miejsce, bo lato jest i będą, proszę Państwa, kaszleć i będą chrumczeć i będą breszeć, jak to ten mówi Krupiński, który muzykologię studiował i właściwie nic nie skończył, albo po co, jak jemu też słoni na ucho nastąpił. No, ludzie nie mają w Warszawie słuchu, są niewrażliwi. No, na przykład Mareczek z Karczewa. Ja mówię, słuchaj, tobie tylko ten Karczew i ten Tasak pasuje, no bo tak. On nawet z Warszawy nie jest, bo mówi, że pochodzi z Warszawy, a jeszcze, że z Otwocka, a jeszcze ja mówię, no tak, że najpierw z Karczewa, potem z Otwocka, a potem z Warszawy. O, jak leci fajnie. Także, proszę Państwa, potrzebni są aktorzy, potrzebni są ludzie wrażliwi. Wrażliwi. Zapraszam.